Witam Cię bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj wieczorem miałem zrobić stream, ale ze względu na to, że ta jakość bezpośrednio z laptopa jest za słaba, stwierdziłem, że nagram bezpośrednio audycję na lustrzankę i postaram się jak najmniej ciąć i jak najmniej zrobić takiego montażu, natomiast interakcje zrobię je z widzami poprzez to, że będzie to premiera. Dzisiaj odcinek, który wymyśliłem na poczekaniu w ciągu ostatniego tygodnia, właściwie realizując temat zdjęć Phantomem, bo robiłem cały czas zdjęcia Maviciem Air i Phantomem i dzisiaj postaram się opowiedzieć Ci, jakie są mocne strony tej walizki w porównaniu do tego malucha. Mniej więcej to jest, jeżeli porównamy te dwa drony, to widać, że dzielą je dwie generacje i wydawałoby się, że Mavic Air jest mimo wszystko bardzo dronem takim już nowoczesnym i ma wszystkie cechy, które są niezbędne do tego, żeby był dronem niemal idealnym. I przez to, że latam cały tydzień tymi dwoma dronami na zmianę, raz jednym, raz w drugim, czerpię baterię w jednym, przesiadam się na drugiego bezpośrednio, to mogę Ci powiedzieć, jakie są moje odczucia i gdzie przeważa Phantom 4, bo dzisiaj jest właśnie audycja pod tytułem Gdzie przeważa Phantom 4 nad Maviciem Air. Przede wszystkim te gabaryty, które dla wielu osób wydają się być wadą, one też mogą być zaletą. Dlaczego? Bo jeżeli jedziesz na zlecenie i wyciągasz takiego malucha jak Mavic Air, to ludzie trochę patrzą na Ciebie jak na wielbiciela czy kolekcjonera miniaturek. Jednak jak wyciągniesz przez pół godziny Phantoma 4, najpierw z bagażnika, później otwierasz tą walizkę, tachasz ją na miejsce, później montujesz śmigła przez 10 minut i rozgrzewasz IMU, wszyscy wiedzą, że przyjechał gość z dronem. Natomiast jak bywasz na miejsce z tą popierdółką, to ludzie tak patrzą na Ciebie, no jakiś tam gościu jest, malutkim tym wiatraczkiem lata. Więc pamiętaj, wiele osób nie siedzi w temacie i nie zdają sobie sprawy, że drony już tak mocno poszły w dół, jeżeli chodzi o gabaryty, a jednocześnie osiągi mają bardzo mocne. I właśnie dlatego Phantom tutaj może przeważać przy realizacji zleceń. I teraz konsekwencją tego, Phantom waży prawie 1,5 kg, Mavic Air nie waży nawet 0,5 kg. Jest to, że mamy dużo dłuższy czas, jeżeli chodzi o lot. Ja tak wyróżniam, że kurczę z 15 minut na pewno ten Phantom, około 15 minut, takie moje postrzeganie jest, ten Phantom lata właśnie dłużej. I faktycznie, jeżeli popatrzysz na pojemność baterii, to tam jest w okolicach 5400 mAh. Ta bateria jest mega mocna i dobrze trzyma w Phantomie. Natomiast w Mavicu Air ta bateria ma gdzieś w okolicach 2500 mAh, czyli jest prawie dwa razy mniejsza. Trochę około 60% może pojemności. W konsekwencji tej masy gabarytów baterii wygląda tak, że Phantom ma niesamowitą rezerwę mocy. Na pewno słyszałeś o wielu zastosowaniach Phantoma 4, słyszałeś pewnie o mechanizmach zrzutowych, ale spokojnie można półkilogramowy ładunek nim przenieść. Mówię o towarze oczywiście, ładunek bezpieczny. I niestety, jak dopinałem tutaj kamerkę GoPro do tego malucha, to już była sygnalizacja i już wiedziałem, że mogę to zrobić właściwie na chwilę, ale nie powinienem dopinać GoPro do Mavic Air, bo rezerwy mocy tutaj praktycznie nie ma. Także tu wielka przewaga Phantoma, bo możesz i mechanizm zrzutowy, i możesz no do 0,5 kg spokojnie, myślę, że przenosić różnego rodzaju przesyłki, że tak powiem. A zarazem muszę Ci powiedzieć, że wczoraj mocno wiało, bo latałem przez pół dnia w takich, można powiedzieć, porywistych warunkach. Nie wiało non-stop, ale zdarzały się powiewy i bardzo dobrze się sprawował, naprawdę mega. I też zrobiłem właśnie vloga na podstawie takiego filmu z jachtu, gdzie wypuszczali podczas sztormu chłopcy właśnie tego drona i filmował, jak ten jacht popyla w takim przechyle podczas sztormu. Cechą, jaką mógłbym wyróżnić, jeżeli chodzi o przewagę, to na pewno dużo większa kamera i to pole widzenia jest większe. 94 stopnie to może być naprawdę duża zaleta, jeżeli chodzi o przewagę Phantoma nad Maviciem Air. I to pole widzenia jest naprawdę dobre i też zasięg, prawda? O tym też nie mówiłem. Zasięg do 5 km na tym Lightbridge. Bardzo dobry zasięg i to, że jeżeli masz moduł HDMI dopięty do kontrolera, to naprawdę możesz sporo
sporo zrobić, bo możesz transmisję bezpośrednio prowadzić z niego, z tego kontrolera, co jest no, nie takie proste, jeżeli chodzi o Mavic Air. Oczywiście są sposoby na to, żeby wyciągnąć sygnał, ale nie pod HDMI tak łatwo się nie wyciągnie z Mavica Air. Natomiast Phantom ma taką możliwość, czy opcja właśnie taka. I też bardziej, wiesz co, kolejna cecha, o której mógłbym wspomnieć, to jest to, że bardziej odpowiada mi to radio. Ta aparatura z Phantoma 4 jest naprawdę ekstra i życzyłbym sobie, żeby opcjonalnie można było dokupić właśnie do Mavików tego typu aparaturę. Fantastycznie trzyma urządzenie mobilne, czy to jest tablet, czy telefon. Druga rzecz, że bardzo dobrze leży w dłoni, masz wyżej położony ten ekran, dobrze się to ogląda, bardzo dobrze się korzysta, świetnie leży w dłoni, telefon jest dobrze utrzymany w jednym miejscu. No i przełączenie na ATI, to jest następna cecha, która też jest fantastyczna, że masz możliwość przełączenia w tryb ATI, poćwiczenia sobie bez czujników, bez współpracy z czujnikami. Tu jestem bardzo zadowolony z tego kontrolera również. Także jeżeli masz w ogóle możliwość polatania Phantomem, bo zdarzają się różne okazje, ja uważam, że czwórka jest naprawdę dobrym dronem, jednym z lepszych. Pamiętam, jak kosztował jeszcze nie tak dawno prawie 8000 zł nowy ten Phantom. On został wycofany dlatego, że wiadomo, Phantom 4 Pro wszedł droższy. Ale czwórka to jest taka klasyka, która zawsze mi się podobało, zawsze lubiłem tego drona i też oglądałem wielu chłopców, którzy latają tymi dronami i osiągi były rewelacyjne. I też podoba mi się ten obrazek. Ja jeszcze nie robiłem takiego porównania jednoznacznego obrazków i zdjęć, bo przez cały tydzień robiłem zdjęcia właśnie w RAW-ach i w trybie HDR. Poskładam trochę, może dzisiaj odpalę Lightrooma, postaram się poskładać kilka obrazków i dam tobie też do obejrzenia, ale ciekawa opcja i tak jak mówię, no to jest pewna klasyka, prawda? Ludzie też lubią jeździć starymi samochodami albo starymi motocyklami i uważam, że Phantom 4 przejdzie do kanonów właśnie tego kultu dronowego, bo jest to fantastyczny okazji, bardzo mi się podoba. Jeżeli masz jakieś inne cechy i znajdziesz inne cechy, gdzie przeważa Phantom 4, to proszę Cię napisz w komentarzu pod tym filmem. Ja też zachęcam do subskrypcji na bieżąco, muszę się tego nauczyć, żeby zachęcać do subskrypcji. I też zachęcam i polecam grupę facebookową Latam Dronem od DJI. Jest już tam sporo osób, cały czas się zapisują, cały czas się zgłaszają, będziemy organizowali tam transmisje tylko dla grupy, będą też organizowane konkursy, a także eventy, no i też promocyjne na pewno zapisy, czy na warsztaty, czy pula kursów za darmo. Także zachęcam do dołączenia do grupy, oczywiście w opisie jest link do tej grupy facebookowej i się bardzo cieszę, że coś takiego stworzyłem. Będzie to trochę mniejsza grupa niż takie klasyczne, ale chciałbym, żeby właśnie składała się z osób takich, które są chętne do pomocy przede wszystkim, ale także które chętne są na przykład do eventów, ale też do współpracy, na przykład jeżeli mamy zlecenia, nie wiemy komu takie zlecenia powierzyć, żeby też porozmawiać o pomocy wzajemnej dla siebie i tak dalej. Z pozostałych wiadomości, obecnie pracuję nad kursem dotyczącym fotografowania z drona z powietrza. Tam są różne projekty, oparłem to na projekty, czyli nocna fotografia, tak jak mieliśmy w poprzednim epizodzie. W tej chwili pracuję nad panoramami. Jest też moduł edycji, jest też moduł efektów specjalnych, na przykład tilt shift i zrobię tam kilka takich ciekawszych projektów, które umieszczę i będę też systematycznie rozszerzał na takie potrzeby, jeżeli będę realizował następne projekty, to właśnie wrzucę też docelowo do tego szkolenia. Robię tam też nagrania ekranu, robię tam też taki tutorial od kuchni, czyli jak przygotowuję lot, jakie ustawienia stosuję, jakie efekty osiągam, jaki procent jest skutecznych w moich produkcji, czyli ile zdjęć z danej sesji przychodzi i tak dalej, takie od kuchni porady. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zachęcam już teraz do przedsprzedaży, a 15 będzie link już do kursu
premierowego. Kolejna rzecz jest taka, że dzisiaj wypuszczę drugi film, a za mniej więcej godzinę ukaże się film Od kuchni. Tam są dwa loty, właśnie pierwszy lot to jest Phantomem, sesje zdjęciowe Phantomem, a drugi lot to jest sesja zdjęciowa Maviciem R. Tamten film będzie dłuższy, jeżeli masz cierpliwość, masz ochotę podejrzeć i poobserwować, to zapraszam. Myślę, że ta formuła też powinna się sprawdzić, czyli zapis lotu z moim komentarzem i poszczególne fazy, czyli przygotowanie, start, ta część właściwa, czyli albo nagrywanie, albo robienie zdjęć. I zakończenie z podsumowaniem. Dzisiaj taki film też się ukaże właśnie. Dobra, dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymaj się, pozdrawiam. Pozdrawiam też chłopaków, którzy dzisiaj ze mną byli przy kręceniu panoram na Orliku. To było fajne doświadczenie, bo otoczyła mnie taka grupa chłopaków. Dzięki chłopaki za uwagę i myślę, że będziemy działać. A teraz dla Was jest Asteroid. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.